Witam wszystkich, panie i panów. Dzisiaj temat szybki, jak zawsze zresztą w moim wykonaniu. Temat hamulców, mianowicie takiej podstawowej usterki, można powiedzieć, hamulców. Ja pokazuję teraz tylny zacisk hamulcowy, bo akurat tutaj prowadziłem pracę, wymieniałem amortyzator w Golfie z 6 generacji, ale przy okazji jakby powiem coś a propos podstawowej usterki właśnie hamulca. Dodatkowo jeszcze, jak już jestem w tym zakresie, zachwalę kolejny raz coś takiego jak młotek pneumatyczny, tak jak widać. Dlaczego używam go w sposób nagminny, wręcz narkotyczny przy samochodach i on mi się sprawdza przy wielu, wielu, wielu pracach. Następna sprawa, dotknę tematu śrub, którymi są dokręcane felgi. To już taki dodatek. No i chyba to by było na tyle, chyba że jeszcze tam coś mi wpadnie. W szybkim, telegraficznym skrócie. Jeżeli chodzi o hamulce, to w większości przypadków, w większości samochodów, tłoczek hamulcowy, który hamuje nam, napiera nam na zacisk, jest z jednej strony samochodu. W większości, i z przodu, i z tyłu, jakbyśmy rozebrali, to w większości samochodów jest z jednej strony. Ale żeby spowodować, że tarcza, że będzie hamowała, będzie ściskana po obu stronach swojej szerokości, klockiem hamulcowym, tym elementem, musi być coś takiego, że jak tłoczek napiera tutaj i musi być coś takiego, że jarzmo, bo jarzmo to jest na stałe przykręcone do piasty koła, to nie rusza się w stosunku do tarczy jarzmo, a płynny, ruchomy jest ten zacisk hamulcowy, ten element. Dlaczego on jest płynny? A no właśnie dlatego, że podczas kiedy tłoczek pompujemy, hamulec naciska w tą stronę, żeby ten klocek docisnął nam się do tarczy, potrzebne jest to, że na tym jarzmie ten zacisk pływa. Czyli on się przybliża za pomocą ściśnięcia jakby, zobaczcie, ściskamy tłoczkiem, on przybliża się. Tym kciukiem on rusza się, on się dociska. Jakby było to na stałe z tym, to tu by stało w miejscu, to tylko tu byśmy mieli ruch. Tylko i wyłącznie to hamowanie odbywałoby się tarciem po wewnętrznej stronie hamulca. I przeważnie, jak jedziecie na stację diagnostyczną i gdzieś tam wam diagnosta mówi, że to koło hamuje słabiej, to ja bym się skupił na jednej rzeczy. Mianowicie na tym zawieszeniu, na tym wózku, na tych bolcach prowadzących pomiędzy jarzmem właśnie a zaciskiem, które się znajdują na górze i na dole każdego zacisku hamulcowego, każdego jakby tego elementu. I tutaj w tym, w środku jest trzpień, który pracuje nam, tak, prawo-lewo. Właśnie on umożliwia to przybliżenie się, że tak powiem, zacisku do tarczy. To musi być bardzo dobrze nasmarowane i musi być jezdne. To musi być luźno przemieszczające się. Przeważnie jest tak, że tu dostaje się woda poprzez tą gumę, jakieś zanieczyszczenia. To staje, zaciera nam się. Wtedy zacisk, można powiedzieć, że na stałe jest tak, jakby był jarzmem, czyli jest to stały element. Nie rusza się ta strona, tylko i wyłącznie tłok pompuje nam w tamtą stronę hamulca. Niemożliwe jest ściśnięcie, objęcie dwoma klockami całej tarczy. I to jest właśnie główna taka podstawowa usterka, kiedy nam nie do końca dobrze, sprawnie hamuje jakieś koło w samochodzie. Ja za każdym razem, jak rozbieram i jak pracuję przy kole, to za każdym razem rozbieram zacisk hamulcowy, odkręcam i sprawdzam działanie właśnie tych trzpieni tutaj przemieszczających się w jarzmie. One muszą chodzić bardzo swobodnie. Nie może być jakiegoś takiego zacinającego się ruchu, bo wtedy wiadomo, że te hamulce właśnie nie będą pracować prawidłowo. One chodzą w środku, teraz ja mam to wszystko, oczywiście to już jest skręcone, bo ja to rozbierałem. Znaczy nie, w tym samochodzie nie, przepraszam, bo dwa dni temu w EOS-ie takim, w zasadzie identyczne jest zawieszenie. Robiłem to tutaj, akurat nie ruszałem w tym momencie jeszcze. Tu jest gumka i pod tym właśnie jest ten trzpień, który pływa ten zacisk. Następna sprawa, bardzo ważna, jest ta powierzchnia na piaście. W każdym kole, czy mówię, tutaj jest tył akurat samochodu Golf 6 generacji, ale to nie dotyczy tylko tego, w każdym samochodzie bardzo ważna jest ta powierzchnia, dlatego że ona jest powierzchnia styku felgi z piastą. Jak tutaj gdziekolwiek zbiera się jakaś rdza, jakiś narost rdzy, taki pęcherz rdzawy, on musi być zlikwidowany, żeby ta powierzchnia była idealnie, można powiedzieć, czysta. I tak samo felga, żeby felga
dobrze przylegała nam do piasty. Wówczas mamy pewność, że jak mamy prostą felgę, to po prostu te koła nam nie biją, nic się nie dzieje złego. I druga też sprawa jest taka, że ten otwór centrujący na feldze, który nachodzi nam tutaj na piastę, musi też być dobrze oczyszczony, dlatego że jak tutaj dopuścimy do tego, żeby na obrzeżach była rdza akumulująca się, to się wszystko tutaj poszerza, otwór nie wchodzi, no bo to jest na styk wszystko, felga z tą piastą. Jak nawet dociśniemy to śrubami, później mamy bardzo duże problemy ze ściągnięciem koła. To jest spowodowane właśnie tym, że nie ma tej mechanicy, nie mają tej higieny tutaj wokół tej piasty. Ja utrzymuję ją za pomocą jednego narzędzia. Ktoś może się śmiać, ale to narzędzie mi towarzyszy, powiem Wam szczerze, w większości robót jakichś tam przy samochodzie, bo przydaje się w wielu przypadkach. Tutaj mam założoną taką głowicę. To jest taka symulacja troszeczkę, można powiedzieć, piaskarki. Trochę. To jest młotek pneumatyczny. Możemy zamiast tej głowicy tutaj z tymi bolcami założyć jakiś tam pojedynczy bolec albo coś a la przecinak i też tam gdzieś ten, ale to mi się najbardziej sprawdza. Ja praktycznie tego nie zmieniam. Jak naciśniemy, to te bolce nam się minimalnie... Proszę zobaczyć. One nam tak podnoszą się do góry i opadają tam o ileś milimetrów, ale to jest na tyle wystarczająca siła uderzenia, żeby oczyścić wszelkie jakieś tam elementy z rdzy. I na przykład tutaj, jak mam tą piastę, zobaczcie. Bardzo delikatnie, ja jak tym kliknę, to fajnie to głaska, nie zrobi żadnej absolutnie szkody, jeżeli chodzi o piastę, a pięknie wyczyści. Zapewniam Was, że jeżeli byście mieli tutaj jakąś narośl niewielką, rdzawą, przykład ja Wam daję, to zwykłym druciakiem, taką szlifierką, gdzie zakładamy sobie druciaka na końcu, to my tylko będziemy głaskać go, on nie będzie nam się odbijał, a tym elementem, w związku z tym, że on punktowo bije jakby bezpośrednio w tą rdzę, bez problemu pozbywamy się każdej rdzy i oczyścimy właśnie fajnie takie elementy, jak chociażby tutaj, tak? Tu też robi się narośl rdzawa z czasem i wcale nie trzeba, uwierzcie mi, dużo czasu, żeby na nowej tarczy hamulcowej pojawił się nieznaczny pęcherz rdzy, bo to jest miejsce akurat tutaj, końcówka tarczy, gdzie nie pracuje względem klocka, a tutaj pojawi się taki pęcherzyk. Ta tarcza jest bardzo dobrej jeszcze, w bardzo dobrym stanie, ona nie jest mocno zużyta, klocki też są dobre, tutaj była narośl, przykładam. Ja tak robię i robię to zawsze, za każdym razem i po prostu nikt mi tego nie pokazał, a to się sprawdza. Proszę bardzo. Przykładam przy końcówce, głaskam tylko i wyłącznie dosłownie tymi trzpieniami, obracając jednocześnie tarczę. Tu mi się obsypuje ewentualnie to, co odbije. Ja to zdmuchuję, później pod ciśnieniem czyszczę i mam bardzo ładnie wyczyszczony rant felgi, który nadal jest w pełni, w 100% sprawny, jeżeli chodzi o właściwości hamowania. Nie ma potrzeby, bo ani to nie bije, a mówię, jeszcze jest dużo klocka, ta tarcza jest jeszcze odpowiednio gruba, wcale nie potrzeba jej wymieniać. To jeżeli chodzi w skrócie o hamulce. Oczywiście, wracając jeszcze szybko do tematu usterki hamulców, no to wiadomo, że jeżeli ten wózek jest sprawny, tu chodzi, wszystko pływa, no to kolejną rzeczą to jest tłok, który się zaciera. Także to już jest taki bardziej temat, który wymaga większej pracy, tak? Bo już trzeba rozpiąć cały układ hamulcowy, wziąć, zacić sobie gdzieś na jakieś stanowisko pracy, wyciągnąć tłoczek, sprawdzić, jak tam sytuacja wygląda, tłok względem tej powierzchni, gdzie on się porusza, czy tam nie ma jakichś rdzy, czy tam nie ma jakichś zabrudzeń. No, ale podstawową rzeczą, na którą zwróćcie uwagę, to są właśnie te tutaj trzpienie, które pozwalają przemieszczać się zaciskowi hamulcowemu względem tego jarzma hamulcowego, stałego elementu. Jeżeli chodzi o śruby, którymi przykręcamy koła, powiem Wam tak, z mojej praktyki, jako osoby, która robi usługę pomocy drogowej, bardzo często, ja miałem telefony bardzo często, stosunkowo, procentowo, jakbym miał powiedzieć, ile procent, to powiedzieć 10% takich wezwań ogólnych, to jest bardzo dużo, uważam. To jest powtarzająca się historia. Bardzo często ludzie dzwonią, żeby przyjechać im wymienić koło. Nie wynika to z nieumiejętności wymiany tego koła, tylko z niemocy. A mianowicie jest tak, że oni podchodzą, jak coś się dzieje do koła, kluczem, który jest na wyposażeniu samochodu, już pomijam, że te klucze to są takie niejednokrotnie wątpliwej jakości, ale nawet jeśli podchodzą, nie są w stanie odkręcić śruby od felgi. Z czego to wynika? To wynika z tego, że panowie obsługujący, robiący serwis jakiś tam związany z kołami, dokręcają
dokręcają śruby kluczem pneumatycznym, tak? Robią duży błąd, dlatego że nawet jak nastawimy tutaj, jak widzicie, jest jedynka, dwójka, trójka, dobrej jakości klucz pneumatyczny, on ma jakąś odpowiednią siłę docisku na poszczególnych tych stopniach i na jedynce on powinien docisnąć, owszem, ale niezbyt dużą siłą. Prawidłowo to, mówię, możemy dokręcić kluczem pneumatycznym, ja uważam tylko i wyłącznie dobrej jakości, możecie sprawdzić zresztą, czy mój klucz jest dobrej jakości, czy niedobrej, proszę bardzo. Tak wygląda. Wszelkie jakieś urządzenia, powiedzmy, no tanie, no to są kontrowersyjne i właśnie później wychodzi ich działanie, że ludzie nie są w stanie odkręcić, ja jadę z dużą przedłużką i powiem wam, często jest tak, że ja muszę użyć potężnej siły, żeby odkręcić jedną śrubę. Żadnych szans nie byłoby, żeby na ulicy tym niewielkim kluczem do kół to zrobić. A to jest właśnie przyczyną to, że się nie dokręca w odpowiedni sposób śrub podczas serwisu kół, felg, czy jak tam nie nazwać. Możemy dokręcić kluczem pneumatycznym, tak jak powiedziałem, dobrej jakości, ale końcówka, zawsze musi być przestrzeń na dokręcenie koła kluczem dynamometrycznym. To jest taki klucz, ustawiamy oczywiście odpowiednią wartość. Dla samochodów osobowych to jest 120 Nm, busy około 140. Także 120 dokręcamy końcowo śrubę i jak nam kliknie, mamy 120, to możemy mieć pewność, że to koło raczej powinno dać się odkręcić tym standardowym kluczem na wyposażeniu. Bardzo istotną też rzeczą jest, na którą ja zwracam uwagę i którą stosuję, jest posmarowanie końcówki gwintu. Nie ma co się tego bać, to jest moje osobiste zdanie. Robię to od wielu, wielu lat na wszystkich samochodach. Ja wam zresztą mówiłem już w poprzednich filmach, że wszystko to, co ja wam pokazuję, to co mówię, moje doświadczenie dotyczy tylko i wyłącznie, ale to tylko i aż samochodów, które ja osobiście serwisuję sam dla siebie. Jeżdżę, dużo jeżdżę różnymi samochodami, różnymi typami samochodów i to są rzeczy sprawdzone w boju. To nie jest tak, że ja komuś zrobię i ktoś jedzie w świat, ja nie wiem, co się tam dzieje. To są na moim organizmie sprawdzone. Ja śruby smaruję. Uważam, że więcej spustoszenia zrobi suchy gwint, jeżeli chodzi o to połączenie gwintowe, aniżeli nieco na wilgotno posmarowany gwint. Dlatego, że całą pracę, którą dzięki czemu felga trzyma się do piasty, robi nam ten stożek. Bardzo istotne jest to, żeby w ogóle śruby, którymi są przykręcone felgi, były odpowiednio dobrane do samochodu. Nie będę teraz rozwijał tematu, dlatego że musielibyśmy poświęcić temu zupełnie inny odcinek. Tak? I ja prawdopodobnie takie coś zrobię, dlatego że to też jest istotna sprawa. Ludzie kupują felgę samochodową, przykręcają ją bezwiednie śrubami, którymi mieli wcześniej przykręcone stalówki, a tam się nie zgadza nic. Począwszy od długości tego elementu nagwintowanego, to jest raz, bo przecież w feldze aluminiowej często i gęsto jest tak, że stalówka, powiedzmy, ma, no nie wiem, 5 mm, tak? Czyli po 5 mm już mamy to całą resztę wkręconą, no wkręconą, też nie do końca wkręconą w piastę, bo mamy tarczę hamulcową, która nie ma gwintu i dopiero później jest piasta. I, o tak widać tutaj, to co ciemne jest wkręcone, około centymetra, powiedzmy, łapie bezpośrednio gwint piasty. A jak kupujemy felgę aluminiową, no to te felgi potrafią mieć tą przestrzeń pustą, taką pomiędzy gniazdem, tym stożkiem, a na wyjściu, potrafią mieć dosyć grubą i się może okazać, że te śruby są za krótkie, tak? Po pierwsze, po drugie, bardzo ważne jest to nachylenie stożka, a to są sprawy, mówię, na inny odcinek. Wstępnie tylko tutaj, jeżeli chodzi o parę słów, to chciałem o tych hamulcach i o zachwaleniu urządzenia, jakim jest motek pneumatyczny, który używam i stosuję bardzo często, gdzieś tam do pozbycia się rdzy w samochodzie. On się znakomicie spisuje. Polecam każdemu takie urządzenie mieć na podorędziu, bo nie wszędzie jedziemy piaskarką, nie wszędzie sprawdza się druciak, nie wszędzie przecież będziemy działać jakimś, nie wiem, młotkiem, żeby coś odbić. Bez sensu. A to jest tak, uwierzcie mi, delikatne urządzenie, jeszcze raz pokażę, tak delikatne, możemy sobie naregulować siłę docisku, bo my nie musimy dociskać na maksa, przeć. My możemy tak naprawdę luźno to trzymać tylko i wyłącznie tutaj, o, patrzcie. Ja nie dociskam nic. Ja nie dociskam nic, a uwierzcie mi, te końcówki robią wspaniałą robotę tutaj na powierzchni. Ja teraz pokazuję przykładowo tutaj na każdej powierzchni, gdzie chcemy gdzieś tam pozbyć się kawałka rdzy, jaki nam się skumulował. Tak jak mówię, druciak głaszcze nam tą rdzę. Druciak nie odbije tej rdzy. Jak jest pęcherz, to ja już to testowałem, te druciaki, mówię, nie mają takiej mocy sprawczej. Wiadomo, że trzeba było pociągnąć to niejednokrotnie piaskarką, ale piaskarką nie robimy przy samochodzie, bezpośrednio na samochodzie.
czegoś tam nie piaskujemy, no to jest po prostu irracjonalne, tak? A to urządzenie bezpiecznie pozwala nam punktowo gdzieś tam coś zadziałać prewencyjnie na to, żeby, tej rdzy się pozbyć. Moi drodzy, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to naprawdę chapeau bas. Jak się komuś podobało, łapka w górę, jak się komuś nie podobało, łapka w dół oczywiście. Można napisać uwagę, że coś tam nie pasuje itd. itp. Ja przyjmuję to wszystko na klatę, także nie myślcie sobie, że, jestem bezkrytyczny sam dla siebie. No, robię robotę tak, jak potrafię i tyle. No, a na co? Myślę, że chociaż tam jednej, dwóm osobom to może się gdzieś tam kiedyś przyda. Wszystkiego dobrego życzę, pa, pa, do następnego razu.